O takie srebrne pióra lubuscy literaci walczą już od ponad 20 lat. Ruszył właśnie sztandarowy konkurs Biblioteki Norwida Lubuskie Wawrzyny. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Pisarze mogą nadsyłać swoje prace prozatorskie, poetyckie czy dramaty. We wcześniejszych latach bywało różnie, ale tak najbardziej utkwiło mi to, że w zeszłym roku faktycznie najwięcej zgłoszeń było z poezji. Wawrzyny do przyznania są tradycyjnie trzy – literacki, naukowy i dziennikarski. Wśród książek naukowych króluje historia. Do kapituły zaliczamy czterech członków z czterech lubuskich uczelni. Na razie nie chcę mówić, kto to jest. Mogę powiedzieć, że przewodniczącym, tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, będzie również profesor Wojciech Strzeżewski. Dziennikarze w doborze tematów mają dowolność. Zazwyczaj króluje reportaż, ale wśród nadsyłanych prac jest też publicystyka. Zgłaszają swoje prace dziennikarze różnych mediów, prasowi dziennikarze, radiowi, jak wspomniałem, telewizyjni i przedstawiciele mediów internetowych, portali internetowych, informacyjnych, bo jest ich coraz więcej w naszym regionie. Autorzy książek i prac mają czas do 22 stycznia. Regulamin konkursu na stronie internetowej biblioteki.